Ten film będzie się nazywał Liberałowie i Lewica nie lubią kościołów, albo kościoła, bo w Polsce jest właściwie tylko jeden kościół pod względem politycznym, z różnych powodów. Bo często się mówi o poglądach lewicowo-liberalnych. Coś takiego może mieć miejsce, ale to nie czyni liberalizmu i lewicowości komplementarnymi w żaden sposób. Że one do siebie jakoś pasują. Można po prostu w niektórych sprawach myśleć liberalnie, a w niektórych sprawach myśleć lewicowo. Tak samo jak można w niektórych sprawach myśleć liberalnie, a w innych konserwatywnie. Tak też można. Ale to też nie czyni liberalnych wartości nagle prawicowymi, albo jakoś zbliżonymi do prawicowych, czyli konserwatywnych. Tak samo jak używanie liberalizmu w niektórych dziedzinach nie czyni ich bardziej lewicowymi, tylko po prostu lewicowcy też ich czasem używają. Także nie ma tutaj... Liberalizm można w pewnej mierze, można go albo traktować serio, czyli holistycznie, czyli naprawdę, albo brać z niego tylko niektóre fragmenty i dodawać do lewicowego lub prawicowego programu, co się cały czas robi. Liberalizm jest najsilniejszą ideologią Zachodu obecnie, już od dawna bardzo, natomiast tego tak nie widać, dlatego że bardzo wielu ludzi udaje liberałów. Więcej ludzi chyba udaje liberałów niż nimi są. A zatem, czy na przykład Kościół jest wspólnym wrogiem liberałów i lewicy? Do pewnego stopnia tak, jest przeciwnikiem politycznym wspólnym, dlatego że Kościół denerwuje liberałów, dlatego że liberałowie by chcieli, żeby człowiek jako jednostka mógł się sam realizować i doskonalić. Instytucja, która mówi człowiekowi od kolebki aż po grób, co on ma robić i jak myśleć w jakichś sprawach, no nie może być bliska sercu żadnego liberała, no chyba że trochę będzie się pamiętać to, co jest fajne dla liberała, a trochę, czyli na przykład o nie rób drugiemu, co tobie niemiłe, to jest równie dobrze chrześcijańskie, jak i liberalne. Liberałowie też uważają, że wzajemność jest bardzo ważna, a nawet, że państwo powinno mieć taką wzajemność z obywatelami, czyli nie tylko obywatele mają obowiązki, jak za faszyzmu, caratu albo w komunizmie, tylko mają także prawa, czyli państwo, a państwo ma trochę obowiązków także wobec obywateli. No i tak to wygląda w liberalizmie. Natomiast liberałowie kościołów nie lubią ze względu na to, że kościoły traktują ludzi jak dzieci. Mówią im, co mają robić, mówią im, co mają myśleć, zwłaszcza na tematy związane z moralnością, podczas gdy liberalna postawa jest taka troszkę jak Friedrich Nietzsche mówił. Friedrich Nietzsche mówił, że człowiek powinien sam tworzyć swoją moralność i sam być człowiekiem moralnym, zastanawiać się nad tymi rzeczami, samemu dla siebie w ten sposób myśleć. Znaczy wiele inteligentnych ludzi i tak to robi, ale że to powinna być postawa typowa, czyli taka refleksja cały czas idąca, gdzie nie robimy automatycznie czegoś, co nam ktoś każe, zwłaszcza w sprawach moralnych, tylko zastanawiamy się to, rozważamy to i tak dalej. I że każdy ma prawo to zrobić i nie można oczekiwać, że wszyscy będą myśleć to samo, tak? Czyli jest pluralizm światopoglądowy. Dlatego liberałowie kościołów często nie lubią, dlatego że kościoły w przeszłości bardzo, a obecnie no to no też niektóre, chociaż to głównie już, no ale nie tylko w kulturze islamu, ale także nadal w chrześcijaństwie czasem mamy takie tendencje, żeby mówić ludziom, co mają myśleć i robić. Także jest to problem. Natomiast lewica nie lubi kościołów też, poza tym, z innych powodów też. Lewicy samo mówienie, co ludzie mają robić i nakładanie na nich jakichś obowiązków ad hoc, wymyślonych, nie jest obce. Lewica sama uważa, że reprezentuje progresywne siły ludzkości i to jest bliższe światopoglądowi i raczej temu katolicko-kościelnemu na przykład niż liberalnemu, że ona reprezentuje pewną prawdę i wszyscy mają tego się słuchać. I to nieważne, czy mamy do czynienia z lewicą demokratyczną, taką spokojną, łagodną, która wdraża na przykład, nie wiem, poprawność polityczną, solidarność wobec biednych na siłę, czyli z portfeli tych, którzy coś mają, czy solidarność jest imigrantów, czy otwarte granice, czy też to jest wreszcie jakaś Bolszewia, czy
i obozy pracy dla tych, którzy coś mają, żeby wszystko wyrównać. Nieważne jaka jest stężenie tego, zawsze założenie jest mniej więcej takie, jak myślą ludzie Kościoła. To znaczy, że oni posiedli pewną prawdę i wszyscy mają jak jeden mąż tą prawdę wyznawać i stosować. W tym względzie oczywiście Kościół staje okoniem lewicy, a dlatego, że jest to konkurencja ideologiczna. To znaczy druga instytucja, która myśli podobnie, ale no można realizować tylko ten program, albo klerykalny program, albo socjalistyczny, czy też socjaldemokratyczny. Dlatego to jest jakby lewica może się zjednoczyć z liberałami czasami w walce z klerykalizmem, ale to nie zmienia faktu, że lewica walczy z Kościołem jako konkurentem dla rządu dusz. Natomiast liberalizm walczy z Kościołem ze względu na wolność jednostki. Jest to ogromna różnica i warto o tej różnicy pamiętać. Lewica i liberałowie nie lubią Kościołów zupełnie z innego powodu, zupełnie niekompatybilnych. Wręcz można powiedzieć, że lewica i Kościół reprezentują ten sam styl myślenia, chociaż inną ideologię, ale ten sam styl myślenia. Liberalizm jest właściwie przeciwnikiem zarówno lewicy, z naturalnym przeciwnikiem zarówno lewicy, jak i Kościołów.